No rzeczywiście, no dzisiejsze zeznania, jak Państwo widzicie, są wyjątkowe. Pokazują też, jak bardzo ważną instytucją jest komisja weryfikacyjna, która krok po kroku odsłania kulisy złodziejskiej reprywatyzacji. Nie patrząc na niczyje interesy, po prostu próbujemy sprawić, aby polskie państwo było silniejsze i aby praca komisji pokazała, że przez te prace nigdy nikomu już nie przyjdzie do głowy w ten sposób ordynarnie kraść i, co ważniejsze, traktować w taki sposób ludzi. W taki sposób, jaki Państwo dzisiaj słyszeliście na rozprawie. Znaczy, ta nasza praca, praca komisji weryfikacyjnej, to jest jeden, jak w soczewce ma pokazać w przyszłości, jakich błędów polskie państwo ma nie popełniać, czy jak powinno postępować, bo jeżeli będzie w taki sposób postępowało, to będzie ich spotykała, będzie spotykała ludzi kara w postaci właśnie działania tego typu instytucji państwa, które dzisiaj działają. Ktoś z Państwa może zadać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy naszymi rządami, a rządami Platformy Obywatelskiej w związku z przesłuchaniem dzisiaj pana Kochalskiego. No różnica jest, szanowni państwo, jedna i zasadnicza. To znaczy, oni wszystkie problemy chowali, a my niczego nie chowamy i pokazujemy, że nie ma świętych krów. Znaczy, my pokazujemy, że polskie państwo będzie działało i nikt nam nie przeszkodzi. Znaczy, nikt nam nie przeszkodzi w tym, aby wyjaśniać wszystkie kulisy tej złodziejskiej reprywatyzacji. Jak pan ocenia, panie ministrze, to wyjaśnienia pana Kochalskiego, który uzasadniał wydanie decyzji reprywatyzacyjnej w zasadzie tym, że KPA nakłada obowiązek działania bez zbędnej zwłoki? Ja uważam, że... Znaczy, ja uważam, że to pokazuje, że zachowywał się bardzo źle i powinien się uczyć od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pamiętajcie Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica to przede wszystkim Lech Jarosław Kaczyński, a nie Mirosław Kochalski. I widać, że ci urzędnicy po prostu powinni się uczyć od nich, bo od czasu, kiedy świętej pamięci Lech Kaczyński dowiedział się o procederze reprywatyzacji, to reprywatyzację, tego, że ktoś próbuje w ogóle działać w ten sposób, to reprywatyzacje w mieście spadły niemalże do zera. Jeśli chodzi o tą kamienicę, to ona nie dość, że była zwrócona bardzo dawno, to jeszcze w dodatku jest prawie wyczyszczona. Czy uda się podjąć też decyzję o cofnięciu tej reprywatyzacji, jak pan minister przewiduje? No zobaczymy, jakie będą możliwości prawne. Ja nie chcę przesądzać jeszcze przed zakończeniem rozprawy. No ale jak Państwo widzicie, no gdyby nie powstała komisja weryfikacyjna, nie dowiedzielibyśmy się dzisiaj o tym wszystkim, czego się dowiedzieliśmy. Transparentność życia publicznego ma swoją wartość, ma swoją cenę. To, co dzisiaj robimy, wzmacnia polskie państwo i to jest dla nas najważniejsze. To naprawdę jest bardzo ciężka praca, że my krok po kroku metodycznie odsłaniamy wszystkie patologie reprywatyzacji. A czy komisja jest władna wezwać przed swoje oblicze sędziów, tych sędziów, którzy wydawali szczególnie kuriozalne wyroki, na przykład ustanawiali kuratora na 130 parę lat? To ja od razu Państwu powiem, że my będziemy podejmowali takie próby. Zobaczymy, czy sędziowie zasłonią się immunitetem, czy będą mieli odwagę o tym mówić. My też osobno badamy wątki związane z pracą niektórych sędziów, bo Państwo wiecie, że nazwiska sędziów się pojawiają. Znaczy, ciągle te same nazwiska przy reprywatyzacji, przy tych kuratorach sędziów się pojawiają. I na końcu chcę Państwu powiedzieć, znaczy jestem przekonany, że z dzisiejszego dnia zostanie jedno zdanie. Jedno najważniejsze zdanie dzisiejszego dnia, jestem o tym przekonany. Zdanie pani Marii Brzeskiej, która powiedziała, że sędziowie zawsze stali po stronie handlarzy roszczeń. I myślę, że to jest puenta całego dzisiejszego przesłuchania. To jest właśnie, to pokazuje, jak działało polskie państwo. Dzisiaj komisja pokazała zarówno na dokumentach, jak również z oświadczeń, które wypłynęły w trakcie przesłuchania, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński blokował wątpliwe reprywatyzacje. Reprywatyzacja została wstrzymana do zera, a urzędnicy jemu podlegli nie bali się nawet szykan w postaci zawiadomień do prokuratury. I ta dzisiejsza rozprawa pokazuje, jak mogłoby wyglądać miasto stołeczne Warszawa, gdyby urzędnicy, którzy dbają o warszawiaków, myśleli w ten sposób, jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Dodatkowo widzimy też po zeznaniach pani Brzeskiej, widzimy z relacji z medialnych sprzed wielu lat, że od objęcia urzędu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz problem reprywatyzacji lokatorów był dopiero problemem, można powiedzieć,
nie był problem na taką skalę jak w późniejszych latach. I od pierwszego dnia niemal Jolanta Brzeska z innymi lokatorami próbowali dobić się do drzwi Hanny Gronkiewicz-Walc, ale im się nie udało. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że prawo do tej kamienicy, tak jak mówiliśmy, tutaj kwoty kupiono 1500 zł, tam do odszkodowania 300 zł. I Szanowni Państwo, sądy przyznały jeszcze odszkodowanie panu Mosakowskiemu w wysokości 2 milionów złotych. Prokuratoria Generalna, która działa w imieniu Skarbu Państwa, co bardzo istotne, złożyła apelację od tego wyroku, ale na polecenie tutaj obecnego pana dyrektora Rodkiewicza, który był wtedy zastępcą prezesa Prokuratorii Generalnej, wycofano tę apelację. Widzimy, to coś nieprawdopodobnego. Znaczy wycofano apelację w imieniu Skarbu, która walczyła o pieniądze w imieniu naszych pieniądze wszystkich obywateli ze wspólnego budżetu. Mówimy o kwocie 2 milionów złotych. Widzicie Państwo, że wyrzucono panią państwa Brzeskich, którzy mieszkali w tej kamienicy od lat 50. Wyrzucono, chcieli wyrzucić na bruk, odszkodowanie kupili za 300 zł, prawo do odszkodowania kupili za 300 zł, a sądy im przyznały 2 miliony i jeszcze urzędnicy wycofali apelację od tego roku. No po prostu nieprawdopodobny skandal. Wręcz niewyobrażalna historia, ale to jest naprawdę, to się stało, że jak można uznać roszczenie nabyte za 300 zł, aby komuś wypłacić ze Skarbu Państwa 2 miliony?